was serdecznie w drugiej części filmu z rozpakowania części do nowego komputera dla jednego z moich klientów. Dzisiaj będzie zdecydowanie mniej podzespołu, ponieważ mamy raptem zasilacz, karta graficzna i obudowa, ale myślę, że podzespoły w zasadzie bardzo ciekawe. Nie ma co przedłużać, zaczynamy. Ok, zaczynamy od obudowy, żeby było szybciej, to ja już przeciąłem tutaj folię zabezpieczającą. Jeżeli chodzi o opakowanie, to jest obudowa standardowa Mini Tower, więc i sam karton też nie jest zużyty, też Chiptek i Arena, czyli ta seria budżetowa, sama obudowa była naprawdę tania. Tutaj konkurentem najbliższym, to można by powiedzieć, takich porządniejszych byłby Brutus 410 czy M23, natomiast tamte obudowy dwie są droższe, ta jest jeszcze tańsza. Natomiast myślę, że dobrze sprawdzi się w zestawie, który buduję i też przede wszystkim moim zdaniem całkiem przyzwoicie ta obudowa wygląda. Tak więc sobie ją tutaj z opakowania zaraz wyjmiemy. Obudowa, słuchajcie, jest czarna, ma bardzo dosyć prosty design, jeżeli o nią chodzi. Oczywiście nie liczcie na to, że to jest, nie wiem, konstrukcja z jakiejś najwyższej półki, tak? Pamiętajcie też o budżecie, jaki przyświeca tej budowie, tej platformy testowej. Jeżeli chodzi o jej zabezpieczenie, to powiem wam, że styropiany nie są najgorsze. Zdawało się, że naprawdę widziałem gorszej jakości te styropiany i o wiele cięższe, także one tutaj nie są złe. Całość tradycyjnie, jak każda obudowa, dodatkowo zabezpieczona folią. Ja postawię już tutaj i zobaczycie ją w całej okazałości. Obudowa nie jest duża, tak więc tutaj nie będzie problemu. Zobaczcie, powiem tak, z wyglądu naprawdę mi się ta obudowa podoba. Siatka meszowa, nie ma tutaj jakiegoś dodatkowego filtra przeciwkurzowego, natomiast mamy miejsce na opcjonalny wentylator i całość się zatrzymie na tym meszu, więc będzie można to w miarę rozsądnie odkurzyć. Dalej przycisk power, przycisk reset na froncie. Mamy oczywiście dwa porty USB, oczywiście w standardzie 2.0. Dodatkowo wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, jedna wolna zatoka 2,5 calana, na przykład czytnik kart pamięci. Zatok 525 mamy dwie, tak jak widzicie. Jeżeli chodzi o panele, to słuchajcie, panel przeciwny po stronie roboczej jest oczywiście pełny, nie ma tutaj żadnych dodatkowych wytłoczeń, ale i obudowa nie ma systemu zarządzania okablowaniem. Jeżeli chodzi o drugi panel, panel roboczy, mam tutaj dwa miejsca na opcjonalne wentylatory 120 mm. Całość beznarzędziowa instalacja, jeżeli chodzi o podzespoły, ponieważ poza tym, że tutaj beznarzędziowo mogę sobie ten panel zdjąć, który już zdejmuję, żeby wam pokazać środek, tak również mam tutaj, jak dobrze pamiętam, beznarzędziowy system instalacji dysków, ale dokładnie nie wiem, nie, przepraszam, to już wiem, że jest narzędziowy, zaraz zobaczycie. Tył obudowy, bardzo skromny, dwa miejsca na wentylatory 80 mm, zasilacz instalowany, może nie tyle tradycyjnie, co bardziej archaicznie, jeszcze do góry. No i mam tutaj miejsce na karty rozszerzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tradycyjnie do obsługi standardowych płyt głównych w formacie ATX. Jeżeli chodzi o sam panel, to nikogo nie zdziwi, że on się wygina. Natomiast jeżeli chodzi o samo lakierowanie, to powiem wam, że naprawdę jest na dosyć dobrym poziomie. Ten metal czy lakier nie jest błyszczący, tak więc tych śladów palcy też jakoś super dużo nie ma. To, co mi się podobało w tej obudowie, kiedy ją wybierałem, to przede wszystkim to, że cała tacka do instalacji płyty głównej jest ażurowa. Powiem wam, że szczególnie na wysokości procesora, czyli mniej więcej w tym rejonie, to naprawdę pozytywnie wpływa na temperatury. System instalacji dysków narzędziowy, jednak normalnie przykręcany. Jedyne akcesoria, bardzo niewielka ilość, to jest w tym woreczku, który widzicie. No i przewody do podłączenia i panelu frontowego, i USB. Słuchajcie, tak prezentuje się ta obudowa, jak widzicie, dosyć skromnie, natomiast jeżeli chodzi o jakość wykonania, nie jest najgorsza. Myślę, że dosyć adekwatne jest to do ceny. Kolejny produkt to jest zasilacz. Zasilacz XFX o mocy 450 W. Jak z pewnością słusznie zauważyliście, moc aż na to do tego zestawu. Jeżeli przeczytacie bloga, będziecie wiedzieli, dlaczego taki. Samo opakowanie dosyć charakterystyczne, dosyć duże. No i samo opakowanie dosyć ładne. Mamy tutaj również specyfikację napięciową. Ten zasilacz posiada jedną linię plus 12, 34 ampery, co daje nam maksymalnie 408 W. To, że ma jedną linię, z pewnością się niektórym spodoba, choć jest to dla mnie troszeczkę dziwne. Dalej, jedziemy tył, mamy te informacje odnośnie również zabezpieczeń samego zasilacza, kod QR do zeskanowania, jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej o danym produkcie i przede wszystkim 5-letnia gwarancja. To się naprawdę w przypadku XFX bardzo chwali. Idziemy do środka.
I zobaczymy sobie tutaj akcesoria. Jeżeli chodzi o papierologię, tradycyjnie informacja nie tylko o tym zasilaczu, ale także o innych zasilaczach serii. To, o czym nie wspominałem, to jest zasilacz, który poza tą 5-letnią gwarancją również posiada certyfikat 80 plus brązowy. Nie jest to konstrukcja ani modularna, ani semimodularna. Tak więc wszystkie przewody są razem z zasilaczem. Natomiast mamy osobno oczywiście przewód zasilający do komputera. No i zobaczmy zasilacz, bo tutaj już nic więcej raptem nie będzie, no poza śrubkami oczywiście do instalacji. Natomiast chociaż nie, bo tam jest srebrny tył w tej obudowie, to te srebrne śrubki mogą być jak najbardziej. No słyszycie, jaka Madzia zadowolona. Słuchajcie, zasilacz dodatkowo jest w takim plastikowym woreczku bąbelkowym. Przewody. Przewody może od tego zacznę. Później bliżej przyjrzymy się samemu zasilaczowi. Chociaż wiecie co, nie będę ich wszystkich odpinał, bo szkoda czasu na to. Słuchajcie, jest oplot. Oplot, który się trzyma tutaj dosyć sztywno, natomiast on nie jest jakiś mega dobry jakościowo. Jest jak najbardziej schludny, natomiast troszeczkę przewody prześwitują. To też jest konstrukcja stosunkowo tania zasilacza. No i wiadomo, gdzieś tutaj ograniczenia muszą mieć. Jeżeli chodzi o ilość wtyczek, jakimi ten zasilacz dysponuje, to jak na konstrukcję 450W, to jest aż nadto. Sam zasilacz oczywiście też czarny, duży, jak dobrze pamiętam, 120mm wentylator, nie 135, tylko 120. Logo XFX, tutaj oczywiście wylot ciepłego powietrza, włącznik, wyłącznik całkowity, wejście na 3-pinowe, 3-żyłowy przewód zasilający. Tak wygląda całość, on będzie zainstalowany do góry, tak więc tutaj jak najbardziej naklejki są prawidłowo. Gdyby był zainstalowany na dole wentylatorem, do dołu też nie ma problemu i w drugą stronę też oczywiście nie ma problemu. Tak więc moi drodzy, teraz przechodzimy sobie do karty graficznej. Słuchajcie, karta graficzna, czyli chyba najciekawszy element całego zestawu, tak mi się przynajmniej wydaje, że to możecie uznać za najciekawsze. Słuchajcie, konstrukcja, którą wybrałem, to jest Zotac GT630 wersja Zone Edition, czyli chłodzona całkowicie pasywnie. I wbrew temu, co piszą uczciwi sprzedawcy na Allegro, to nie jest karta do gier. Nie pogracie sobie w nią ani w Battlefielda, ani nic takiego i nie z tą myślą była tworzona. Karta posiada pamięć jeszcze typu DDR3 w ilości 1 GB. Wspiera DirectX 11. Oczywiście w zasadzie i w praktyce, i w teorii, bo w grach no, to nie jest karta do gier. Jeszcze raz to powtórzę. Jakie informacje mamy na opakowaniu? Przede wszystkim producent tutaj chwali się tym, że jest to karta pasywnie chłodzona. Mamy informacje związane z możliwymi zastosowaniami, również z obsługą 3D i do takiej podstawowej obsługi 3D, czyli do filmów jak najbardziej ta karta się nada. Natomiast oczywiście nie ma w ogóle opcji, żebyście jakąkolwiek grę nawet na niskich uruchomili w rozdzielczości Full HD na tej karcie w 3D. Karta jest oczywiście fabrycznie nowa, tak więc jest też oryginalnie zamknięta. Sobie ją otwieramy i zobaczymy do środka akcesoria, no i oczywiście samą kartę. Opakowanie nie jest duże, sama karta jeszcze mniejsza. Płytę ze sterownikami, oczywiście najlepsze sterowniki, najnowsze sterowniki radzę pobrać ze strony producenta. Natomiast zobaczcie, jaką dużą naklejkę tutaj Zotac dodaje do karty. Także będzie tutaj sobie mogła dumnie prezentować się na obudowie. No i komplet papierologii z samą kartą, od instrukcji obsługi kart gwarancyjnych po inne tego typu sprawy. Tutaj mamy konfigurację, chociażby podłączenie samej karty. Zobaczmy, czy tu mamy jakiekolwiek akcesoria. Przede wszystkim słuchajcie, śledzie, które umożliwiają nam zainstalowanie tej karty graficznej nawet o obudowach tych niskoprofilowych, które powiedzmy leżą na biurku, czyli low PC jakoś tak się chyba nazywają te śledzie dokładnie. No i sama karta, nic więcej tutaj nie ma żadnych przejściówek, żadnych przewodów. Karta, słuchajcie, jest oczywiście zasilana ze slotu PCI Express, dlatego nie ma tutaj absolutnie żadnego gniazda zasilającego. Czarne, matowe PCB, będzie to wyglądało naprawdę ładnie w obudowie. Oczywiście całość komunikuje się z komputerem slotem PCI Express razy 16. Chłodzenie, to co jest tutaj rzeczą jedną chyba z najważniejszych, zobaczcie, to jest dosyć duży, rozbudowany radiator. No i on oczywiście musi tutaj sobie poradzić ze schłodzeniem tej karty. Japońskie kondensatory, tak więc tutaj długa żywotność tej karty praktycznie gwarantowana. Co do gniazd, które umożliwia nam podłączenie monitorów, to bym powiedział, że jak na kartę z tak niskiego budżetu, to jesteśmy aż rozpieszczani, ponieważ mamy DVI, DSAP, stąd też nie ma żadnej przejściówki w zestawie i jeszcze mało tego, pełnowymiarowy port HDMI. Całość, choć niewielka, sprawia wrażenie naprawdę fajnej karty, no i przede wszystkim gwarantuje nam całkowitą ciszę w obudowie. Ok, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o rozpakowanie tych wszystkich części do komputera. Widzieliście już całość, następny film więc będzie
prawdopodobnie ze składania tego komputera. Natomiast mam tutaj też kilka ciekawych napraw do zrobienia, tak więc myślę, że może uda mi się jakiś film z naprawy nagrać. Niestety są to oczywiście laptopy, tak więc stacjonarny komputer, który ostatnio naprawiałem, a właściwie diagnozowałem. No, był na tyle konstrukcją starą, że właśnie zamiast tego będzie ten nowy komputer. Koszt tylko trochę w zasadzie wyższy od kosztów naprawy starego rupiecia. Tak więc słuchajcie, to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.